Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale. No i cóż, kolejna wizyta Luxiona, więc cóż, tutaj nie przedłużając zbędnie i tutaj nie pitoląc za dużo, przejdźmy sobie, zobaczmy tutaj, co Luxion ma przy tej wizycie. I cóż, Co my tu mamy? Mamy oczywiście standardowo Golden Horde Dragon Soul i mamy też Luxion Style Stash. Przy tej wizycie mamy też Streamer Dreambox dwójeczki. Czyli no, w sumie jednego Streamer Dreamboxa dwójeczkę. I mamy tak, mamy Mount Bouncy Ladybug. Mamy Mount Armored Archek. Are he koro to to tups. Mount Toasty Coaster. Mamy też mounta w sumie Leviatis WV4 Hoverboard i mounta Rampage Raptor. No i cóż, jakie zobaczmy sobie oczywiście ceny ich, jeśli chodzi o flux, jeśli chodzi o coinsy, to widzę, że tutaj nie przekraczają 100 coinsów, co jest, no, wydaje się spoko nawet. Zobaczmy sobie teraz tak, co jest tradowalne, nie? Bo niestety nie mam coinsów. Nie mam coinsów, to nie mogę zobaczyć. Ale tak, Rampage Raptor jest tradowalny. I aktualnie kosztuje 300, ponad 330 tysięcy fluxa, więc jest całkiem spoko. Zobaczmy sobie kolejnego mounta, czyli Laevatis. Zobaczmy, czy jest. Jest! I kosztuje ponad 220 tysięcy, czyli troszeczkę taniej niż ten, no ale też cena jest inna, więc tutaj się też muszą różnić. Następny ma to Toasty Coaster. Zobaczmy to. Toasty Coaster jest za 300 tysięcy. Okej, 300 tysięcy. Dalej mamy Armored Arche, tups. Armored też mniej więcej za 300 tysięcy. Okej, no ale ty się nie dziwię, bo ta cena Toasty Coastera i Armored tutaj jest podobna, więc, czy no, podobna, taka sama, więc te ceny we Fluxie też się za bardzo nie różnią. I Bouncy Ladybug. Bouncy Ladybug jest za 390, czyli około 400 tysięcy. Więc całkiem ciekawe mounty są, wydaje mi się. One chyba nie są możliwe do skraftowania, jeśli mi się dobrze wydaje. Nie da się ich skraftować właśnie w Chaos Core Crafterze. Zresztą możemy się teleportnąć do. A nie, w sumie czekajcie, chyba tutaj na huby też jest gdzieś Chaos Crafter. Czykolwiek. Ja tutaj. No, jest właśnie tutaj. I zobaczmy sobie tutaj w Collectibles, czy jest właśnie któryś z tych mountów. Rzućmy sobie tak na szybko okiem, czy gdzieś mi się tutaj rzuci właśnie któryś, ale chyba nie. Żadnego tutaj nie widzę. Więc wszystkie tamte mounciki, które są raczej z Chaos Chestów, nie? Raczej z Chaos Chestów są i nie można ich właśnie tutaj
dropnąć z. Znaczy, nie można ich skraftować. Bo tutaj nigdzie ich nie ma. A nie, jest ten, jest Toasty Coaster. Można go skraftować za 6 chaoskorów, 30 tysięcy fluxa, 400 sticky Ihor, 200 Wild Cupcakesów i 40 Meteoryt Fragments. Także tutaj ten Toasty Coaster jest. I chyba tyle, nie? Chyba tylko ten Toasty Coaster jest. Nic więcej nie ma. Przynajmniej jak tak rzuciłem oczkiem tylko, nie? To mi się nie rzuciło nic podobnego do tych, co tutaj są. Także tylko ten Toasty Coaster jest, a reszty nie ma, więc wydaje mi się, że ten, że spoko. Jeśli macie coinsy, to warto sobie kupić te mounciki, których nie macie. No i cóż. Mam nadzieję, że odcineczek z Trubika, z Luksjonika Wam się podobał. Przynajmniej na razie mogę jakby to sobie powrzucać. Jak widzicie, już powoli sprzedaję te rzeczy, które właśnie kupiłem u Luksjona. Na przykład te Warhorsy próbuję sprzedać, bo wydaje mi się, że cena. No, cena jakoś niespecjalnie rośnie, nie? Tak się mnie w miarę trzyma właśnie na tych 600 tysiącach, więc wydaje mi się, że wystarczająco długo już czekałem, nie? Żeby te mounty z Luxiona sprzedać. Także no, tak powolutku sobie to sprzedaję. Jeszcze coś tam niby mam, ale to tam takie już naprawdę pierdołki, nie? Jakieś takie alaje z eventów czy coś, nie? Mi zostały jeszcze. No, jak widzicie tutaj te alaje z tego i tutaj jeszcze i tutaj te nowe alaje co teraz z tego eventu są z Cubes Leaka. I jeszcze tutaj ten Parental Pot o Gold, to też warto sobie to też kupić lub też skraftować, bo aktualnie to kosztuje ponad 1 700 000, nie? Więc warto to sobie skraftować i trzymać, nie? Bo to mniej więcej, bo to może mieć podobną wartość co Dragon Crucible, nie? A może nawet większą, bo niby to jest jakby. Niby to jest eventowe, niby tam można mieć tylko, niby z tego się ma tylko, znaczy, ten bonus do Magic Finda. Ale pewnie dużo ludzi będzie chciało to mieć w klubie, nie? Więc warto sobie na pewno to też skraftować, nie? I po prostu sprzedać później po evencie, a nawet w trakcie eventu. Bo nawet te prawie 2 miliony to i tak dobry flux, nie? Tak mi się wydaje. Więc no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście komentować i subskrybować, lajkować i tak dalej. No i cóż. Widzimy się w kolejnych odcinkach, więc na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.